Cześć, jestem Przemek Games. Witam Was w kolejnym, no nie w kolejnym, w pierwszym odcinku. Nawet nie mam nazwy tej serii, tak szczerze mówiąc. No właśnie, też nie mam. No, nazwy. Dzisiaj jest ze mną Spixel. Pierwszy odcinek u niego na kanale. No, więc ja właśnie muszę ten jeszcze to wyłączę. I ja właśnie dzisiaj będziemy robić prawdopodobnie pole numer 20. Ej, które to miało być na łąkę? 22 miała być na łąkę. Aha, no to wiesz co, ja sobie pojadę na 22, obsieję, zacznę siać. A później, a ty, które dzisiaj, co dzisiaj robisz? No właśnie chciałem, ja tutaj ogarnę w ogóle na gospodarce, a potem jeszcze zobaczę co ten. Aha. Tych belek to wiesz, no, się później ogarnie, jak to się mówi. O panie, jak ja siewnik tam zostawiłem. Wow. Ej, tego fenda tak postawiłeś centralnie na środku. No. Dobra już. Bo myślałem, że będziesz orał. Nie, nie będę orał. Oraj pole. Ej, weź ty pojeźdź tam przede mną na 22 i tak obsiej. To obsiej, aha. Nawozem tak. Na wieś, tak? Tak. No spoko, możemy tam. Dobra. Czym to się zmieniało? Y. A, dobra. Nie. Także pierwsza część, może pierwszy odcinek o serii no. Jest u mnie na kanale, także. Zapraszam. A nie wiem czemu przed odcinkiem miałem równe 30 FPS-ów. Teraz. No. Nie wiem czemu mam tak 14. A, spoko. Damy radę. Ja wiem dlaczego tak jest, między innymi na prezentacji dodatku też tak było, jeżeli tak się zbliżyłem do skupowiska tych maszyn to o ja no odjedziesz od maszyn nie będzie gitara. No dosłownie, teraz ja jadę i 20, tam nawet przed chwilą było 60, tak skaczę. Jeszcze z ustawieniami muszę się powalić, bo reinstall miałem farminga niedawno. Więc jeszcze to wszystko nie jest tak jak... O, panie. Widzę, że ty też tak pojechałeś jak ja. Ślady. A, bo ty jesteś... Może jakby to taka górka, że normalnie ciągniki się dławią. Aha, dobra. Wiesz co, ja pojadę tak trochę, będę na minimapce jechał. O, ta... O, widziałem to. A, jeszcze widziałeś to? Wow, ja się patrzę w ogóle gdzie indziej. Ej, ja zapomnij, że tu jest, znowu zapomniałem o tym, że i pod prąd jechałem. Chyba ty też jedziesz. No, ja jadę też pod prąd, bo ja jadę tak jak w Polsce. Ale ty no chyba samochód... Teraz idziesz w okej. Tak, bo to Anglia, kamikadze robiłem. Teraz to są górki. No, bo to wiesz, Anglia. Wow. Uwaga ciągniki, uwaga Pixel. Czekaj, bo ej, zamknij tą klapę, bo nam nawóz wywiewa stamtąd. Czekaj, bo trzeba ogarnąć w ogóle z której strony wjechać. Sam, o tam chyba od krów. Czy od świń. Jak już to od świń. O kurczę. Pany. O, i teraz na przykład mam 40 FPS-ów. Oddaliłem się. O, tutaj też jest ta przyczepa. Ej. Jaka przyczepa? No zobacz, ta z 11. No, bo to pewnie jakiś mod... A ta akurat nie jest zniszczona. No. Co zrobiłeś? No chciałem sprawdzić, czy te belki są dobre. Aha. Czy nas... Ej! Zobacz tutaj, naprzeciwko mnie, jaki fajny ciągniczek. On też jest z 11. No tak, prawda. To jest Lizard. No. Ja pamiętam, ile ja się w nim 11 najeździłem. Grałeś w 11? No, grałem. Grało się. A tutaj, tu gdzie ja teraz jadę, to co?
Dobra, potem takie dokładniej się zrobię. Poczekaj, poczekaj, jedną rzecz muszę sprawdzić. Bo, poczekaj Pixel, hamuluj i wyłącz ciemnik, bo może się okazać jedna rzecz zaraz. No i tak to nie jest zaorane, to trzeba zaorać, ale już dobra. Chodź i patrz. Dobra, hamuluj, hamuluj. Szkoda nawozu, zobacz. Kurczę, szkoda. Jeżeli ja na to posieję, to traktuję jako, że jest te... Nieobsiane. Powiedz i zobacz. To tylko taki problem tekstury, czekaj. Nie, sprawdź. Ja zaraz sprawdzę. Ja już to sprawdzam, także spoko, czekaj. Zaraz. O. O nie. Poczekaj, ja odjadę, żeby było może widać. Bo tak te maszyny idealnie tak stoją na tym, jak ja teraz patrzyłem. Ej, czekaj, to ja teraz przejadę. Na serio! To jest, że to nawet nawiezione nie jest. No to czekaj, to ja przejadę za tym i będziemy eksperymentować. No, eksperymenta. Już? Dobra. No. Weź odjedź. Wiesz co, albo to bug mapy, albo mi się to nie pokazuje nawiezione. Pewnie, że trzeba zaorać, no patrz, to trzeba wszystko zaorać. Aj. Dobra, ale do... Czemu składasz? Bo ty będzie łąka, to tak i tak nie ma. No dokładnie. Także ten. Dobra, to ja się stąd zwijam. No. Jest tu po mnie. Dokładnie. Szkoda, że nie mamy drugiego siewnika. No, trzeba będzie nas zbierać. No. 23 tysiące mamy jak co. No to nawet. Nie źle. Przywieziesz, obsieję, żeby nie było nudu na odcinku. Albo się zaraz wymienimy. Wiesz co? Przywieź mi tu tym dużym fendem. Wiem, że to może będzie przesada, ale... Jak ja pod górkę jadę dychę, no to ja tej... do usranej... No, do śmierci będę to robił. O. Czekaj, bo ja się tutaj zgubiłem, że tak powiem. Co to jest? Jakaś kurczę magia. Zgubiłem... O kurczę, wpadłem jeszcze do... Do rowu. Okej. Okay. To nie jest otwierane, to jak ja mam tutaj wjechać? Gdzie? Chyba se synek kurczę przywłaszczył swoją... A, to nie jest droga, tylko to jest rzeczka. Dobra, nie mam pytań. Weź mi tak na serio fendem przyjedź. Dobra, już jadę. Tym dużym. Na serio, to... No z górki jeszcze jedzie, ale pod górkę, no to wiesz. Albo wiesz, zaraz zobaczę kolejny przejazd, jak to będzie. Jak jadę z kabiny, mam około 15. Gdy jadę poza kabiną, tak około 17-19. A spróbuj sobie bardzo oddalić kamerkę, jak jesteś. Zobaczysz. Łopanie. No to mam... 30 coś, ale wiesz co, ja mam tak to ładowanie tekstur, że ja takie widzę mgłę praktycznie. Spoko. Popracować. Artę wymienić, donate zrobić. Nie, muszę inaczej i inne rzeczy porobić. Po prostu ustawienia farmingu muszę pozmieniać troszkę. Między innymi jakość tekstury, jakość gleby troszkę zmniejszyć. No, potrzebny byłby ten duży fend. Ja już jadę, spokojnie, nie denerwuj się, Andrzeju. Andrzeju, nie denerwuj się, zaraz się wyklepię. A ty co będziesz robił na farmie? Mówiłem ci, że muszę ogarnąć farmę. Opierniczał się, pewnie. Ja? No. Gadaj, chyba sobie żartujesz. Taki człowiek jak ja i się opierniczo? No. Jaki to jest poziom, tak na serio, bo ja tego save'a nie tworzyłem. Jaki to jest poziom trudności? Łatwy. Nas? Naprawdę? No. Dobra. Wytnie się. Nie przyznawaj się nigdy, że masz łatwiej. Trudny? Cicho bądź, za późno. Mam to na nagraniach. Dostanę w klepę po odcinku.
Widzowie ci dadzą klepę. Fajt w komentarzach. No. XL RIP normalnie. No, ogólnie też widzowie, chcę jedną rzecz powiedzieć, co powiedzieć. Z racji tego, że święta niedługo, Mikołajki. No, dobra. Na Mikołajki to ogłoszę i powiem co konkretnie. Ale. No, święta w ogóle. To nie wiem jeszcze w jakiej ilości, co. To jest zależy od tego. Będzie giveaway skinów do CS-a. To jest taki mały zapowiedź. Powiem tak, to nie będą jakieś drogie skiny typu Dragon Lore. Tylko po prostu będą to ładne skiny i taki no symboliczny prezent. Ale to będzie powiedziane zasady, td. No. Ale informuję o tym was. No, więc. O Jezu, jak dzik poszedł. Wyłącz te koguty. Ej, wiesz, że jak ty jesteś, jak ja tutaj, jak ten fent jest, to mniej mi lagowi? Tak trochę? Nie to, że lagowi, tylko że no ogólnie FPS-y są większe. Panie jeździ ze mną. No serio, to ten fent jakoś mniej lagowi. Bo się to... mniej męczy. Nie, na serio, większe więcej FPS-ów jest. No to będziesz tym dużym fendem jeździł cały czas. No. Większe znaczy lepsze. I właśnie, może pierwsze zaczniemy inwestować w świnie, a potem w ten... No, wiesz co, ja bym w owce zaczął. No właśnie, jeszcze lepiej owce są jeszcze. No. No właśnie, to by szło... A nie, w sumie tu nie ma żadnej takiej łąki na gotowce, żeby teraz już mieć jakąś... Ale słuchaj, praktycznie za rok będziemy mogli mieć. O, za sezon. No właśnie. Aczkolwiek... słuchaj, trawę mamy na gospodarstwie. Kurczę. To jest trawa czy siano? To jest jasno zielone czy takie ciemno zielone? Jak gdyby mokre? Czekaj. Weź ogarnij to. Ale o DBD ci chodzi, tak? Tak. To jest normalna trawa pozwijana. Kurde. No to co tam potrzeba? Weź sprawdź szybko w statystykach. Ten. No tylko w sumie trawę i ten. Woda. No i wodę, no. Beczkę mamy. Czekaj, owce, woda, piano, trawa. A weź na widły. Gdzie są owce, za daleko są? Czekaj. No troszkę są. Weź na przykład tego fenda. No kawałeczek to jest. Weź fenda z durem. Weź na pakę z taką jedną belę i spróbuj po prostu do koryta wrzucić ją. Dobra, potem się będziemy w to bawić. No dokładnie. A my chyba tej przyczepy do transportu zwierząt nie mamy. No właśnie, tego nie mamy. No właśnie. Ale wiesz, jakbyśmy kupowali, to trzeba wynająć. Pasowałoby wynająć, bo to kupywać, no to jeszcze nas by nie stać było. A na raz, no to wiesz, powiem tak, nawet pick-upem można tą przyczepkę pociągnąć. Bo ja nieraz tak robiłem przecież. Tu będzie realna seria, przepraszam bardzo. No, przepraszam bardzo, ale przecież nie w Stanach takimi pick-upami, no to wiesz. Wow. Ja się nie mogę doczekać akcji kiszonka na tej mapie. No. Tylko wiesz co? No. Co jest twoim internetem? Moim? Z twoim. No nie, a co? Co ma być? Bo mnie ping podskoczył. I to tak ostro. Ile masz pingu? No około 100. Nie, dobra, teraz się coś uspokoiło. Momentami było 200. Czasami tak mam, że mi wskoczy ping, ale potem spada z powrotem. No, dobra. Już jest. Dobrze. Powiem tak, jak będziemy mieli na przykład jakieś więcej areału, to nawet i 19 albo 23 będzie można zasiać trawą znowu. No, jeszcze wiesz, tam dodatkowo.
jak będzie więcej tego hektarów u nas. A powiem tak, podsumowanie ogólnie, pewnie to się pojawi u mnie na innym odcinku, ale to jeszcze jest nagrywane przed tym odcinkiem podsumowanie i to chyba będzie nawet wypuszczone przed podsumowaniem odcinka, ile się zarabia na trzcinie cukrowej. Wiesz, ile jest za to na trzciny? Około $300. Ej, a jak jest dodatek, co nie, ten twój dodatek cały? No, Platinum. To te traktory, tą starą, tak, te traktory się tak nazywają, co nie? No. To możesz też normalnie kupować na tych oryginalnych mapach? No. A trzcinę też możesz mieć na oryginalnych mapach? A co mówisz? Te traktory możesz te takie z dodatku kupować na oryginalnych mapach. No tak. A trzcinę to chyba też mogę mieć. Jeszcze na innych mapach nie testowałem, ale wiesz, chyba tak. O kurczar, jestem. A te rzeczy stąd wywieźć, bo to taki syf się zrobił. No, szkoda. Trzeba po prostu nawet do tych kur wieć tam. Przepraszam. Co się stało? Czy coś się stało, panie Przemycie? Ej, ja zapomniałem, patrz, mamy kiszonkę nawet tutaj za silosem. Bo znaczy się poowijane byle, co nie? Halo, Przemycie. Przepraszam, ale aha, fail był mały. Telefon mi zadzwonił i musiałem odebrać. A my mamy tą kiszonkę, na serio? A? Hajsy. Wiesz, o co mi chodzi? Trzeba ogarnąć, gdzie się sprzedaje i za ile. Weź ogarnij cenę tego. To chyba można normalnie wsadzać do biogazowni. No tak, ale wiesz, no to dlaczego? O, no to mam plan na dzisiejszy odcinek. Zaraz tutaj obsieję, ty zaraz dokończysz. Właśnie, mógłbyś się udawać w moją stronę. Czemu? No bo żeby ten. O. A co ty tam siejesz, że tak zapytam? Trawę. Mam nadzieję, że trawę i się nie pomyliłeś. No. Z tym, z rozsiewaczem, ja zaraz tutaj rozsieję, żeby widzom nie było nudno na odcinku. I sprzedam jeszcze może dzisiaj belki, sprzedamy. Więc wiesz. Więc hajs będzie się zgadzał na te... Na nowe wydatki. Na owieczki. Także póki co mamy zaplanowane, jak widać, owce. No. Tutaj mało ci zostało piksel, więc... A ty jedziesz. Panie, pakuj walizę i jedź do mnie, a nie... się krzątasz. Ej, bo ty tam jeszcze trochę porób, ja tutaj ci zapakuję już na przyczepkę wszystko. Nie, panie, ja chcę zapakować. Dobra, to spoko. Żeby to było na odcinku, wiesz. Żeby nie denerwuj się. A ile to mamy tych belek? No nie wiem, taka jedna kubka. Tak około, nie wiem, 10 czy więcej? Więcej, więcej. Aha, tyle mniej więcej ile słomy? No tyle samo. Aha, no to nie, no to pakuj trochę. Pakuj, panie, bo ja tego wszystko nie zapakuję. Ile już masz nagrywania? Około 20 minut. A, no zrobisz dłuższy odcinek dzisiaj. No. Jak ja się nie... kręcę, jak ja nie cierpię tego tutaj wjazdu. No, ej, wiesz co? Tak na serio już możesz ruszać tyłek i przyjeżdżać do mnie. Czekaj, tylko ci tutaj nawrócę i wjadę jeszcze tam, gdzie są te belki.
Którym będziesz przyjechał nawozić? Który mi przywieziesz? A, tym 724. Mocniejszym po prostu. Mów. Dobra. Więc no. Tak się sprawa prezentuje. Ty zamiesz zasiałeś wszystko, czy jak? No to ja sieję wszystko. Całą łoneczkę. Więc co, słuchaj, gdybyśmy się uparli, to jeszcze w tym roku możemy ruszyć z owcami. No tak na dobrą sprawę. Jak sprzedasz, to... Bo wiesz co? Słuchaj, no. Bo my koło trójki, tam jest trochę tej, jak to się mówi, trawy. Ej, czekaj, ja tu mam chyba nawet pokazany ten. Jak wygląda trzcina? Takie patyczki. Ale ile? No jest. Masz ziemniaki, no buraki dodatki. Cukrowe. Może ja też to mam, a nie mam dodatku. No bo to jest ogólnie update cały. A, ale żeby to odblokować, to trzeba mieć dodatek. No, no właśnie, żeby to w ogóle sprzedać. Żeby to posadzić i sprzedać. Powiem tak, szczerze mówiąc, widzowie, opłaca się bardziej kupić wersję pudełkową. Powiem, wersja pudełkowa. Zapłaciłem za nią 49,99. Podaję dokładną cenę, żeby nie było. Natomiast na stronie, jak chcąc kupić, kosztuje ona 19,99 w euro. No to to jest około razy 4, no to około 80 zł, około tam 85, nie, 88. Nie znam dokładnego kursu euro. Ale to tak jest, około 80 zł. Więc polecam kupować wersję pudełkową. No, w tej wersji ze strony mamy takiego MF-a, co pokazywałem. Ten opryskiwacz, ale bez niego naprawdę da się obejść. Bo to jest taki sam prawie jak ten New Hollanda, który mamy pod całej wersji. Więc naprawdę polecam kupić wersję pudełkową, nawet na CD Projekt, na stronie wydawnictwa. Naprawdę. Weź ty na serio, bo to już kończę. Trzy przejazdy. Już jadę właśnie. Jeszcze może, a nie, bo ty masz ten... Bo ty jakby zjedziesz fendę, no to on 60 ciśnie. To cię nie dogonię. Oraz powiem tak, jeżeli widzowie... A, ty jeszcze poprzeczniaki zrobisz. Widzowie, oraz jeżeli chcecie jedną rzecz... A po co my to nawozimy, tak szczerze mówiąc? Żeby były większe plony. No, tak szczerze mówiąc, no. Jeżeli chcecie taką typową polską serię na tej nowej mapie, ten Espartica La Pajo, jakoś tak. Przepraszam, ale no, nie kojarzę nazwy tej mapy, jakoś nie może mi wpaść w pamięć. Tak jak ta, zawsze, ale ja zauważyłem, że twórcy farminga zawsze mają taką tendencję do stworzenia przynajmniej w jakiejś jednej wersji gry takiej nie, prawie niewypowiadalnej nazwy mapy. A czy? No, w 13 to nawet nie pamiętam, jaka była mapa. W 11. Angusten, czy coś takiego. No. W 15. Bjordholm. No właśnie. Teraz tutaj Tela, coś tam. Ej, ogarniasz to, że jak wjechałem traktorem na tutaj te dziury, co nie, to tak magicznie mi się zaczęła lampka na biurku trząść. Taki multik, taki wiesz. Te, masz silniczki pod... Dobra, poprzeczniaki panie rób. Ty zrób poprzeczniaki i weźmiesz ten siewnik z powrotem. Ty chcesz rozsiewać. No właśnie chcę rozsiewać, żeby nie było nudno u mnie na odcinku. Ale już zrobiłeś poprzeczniaki chyba, co nie? Z tamtej strony nie, bo myślałem, że ty to zrobisz. No i oczywiście mnie rozsiał. Dawaj panie, prześcignij mnie. Poczekam na ciebie. Znajmę łaskę. Ło. Dobra, muszę się zatrzymać. Jak jesteśmy za blisko siebie, to troszkę... Zobacz, wystaje mi. Chowaj to, bo będzie, bo będę musiał zrobić, że dozwolono dwie po 18.
Co ty tak odwalasz, tak szczerze mówiąc, się zapytam? A chciałem cię tak obsiać, tak tym nawozem po oczach. To nie wiem, dwa, trzy... Na kierownicy, żebym wjechał w zakręt. Bo? Ja na kierownicy nie gram, bo to zbyt hardkorowe. Ja muszę, bo inaczej bym nie dał rady. A no tak. Ręka. Znowu. Wiesz, ja nie chcę być uszczypliwy, ale jak się poznaliśmy jakoś w kwietniu czy w marcu, już nie pamiętam nawet. Tak? No w marcu dokładnie no w marcu złamałem rękę. No. I nadal ją mam złamaną. No dokładnie. To też miałeś chyba, którą ty miałeś wtedy? Co? Złamaną rękę. No tą samą. Mam nadzieję, że było słychać ten głos uderzenia mojej ręki o moje czoło. Nie. Okej, okay, zrobię jeszcze raz. Dobra, chyba było słychać. Dobra, teraz to było słychać, jakbyś uderzył, nie wiem, kurczę. Dobra. Muchę. Przypuśćmy, że uderzyłem, tak wiesz, jak to się robi, palnąłem się w czoło. Ty jesteś już pewnie dawno na farmie. No, dokładnie teraz wjeżdżam na farmę. Aha, a ja już kończę. I zaraz pakuję walizę, no a tam jest mały kawałeczek. Pixel nie takie zostawiał kawałki. Ej, a to Galina mnie odcinku, jak ja przez bramę przejeżdżam, dosłownie. Ja przez bramę zamkniętą przejeżdżam, bo ta tekstura u mnie nie jest otwarta. A? No. Jestem ciekawy, czy na tej mapie oryginalnej... Ja cię kręcę. A, moje uszy. I pewnie uszy widzów. Nie, no bo wpadłem z nikiem do rantu. Ty! No ja. Chcesz zobaczyć? No właśnie jadę. To proszę bardzo, możesz się tepnąć nawet na szybko. Nie. Jak gramy realnie, to gramy realnie. Dobrze. O, pięknie. A już mnie ciągnie tak jak w Polsce. A ja już szczerze mówiąc teraz przejechałem tą drogą i już pamiętam. Tak po prostu, o! Ja pierdzielę. Weź, podejdź do mnie i zobacz, w co ja wjechałem. Dobra, na odcinku zobaczysz, za późno. Czekaj! Dobra, już wyjechałem. Kojarzysz te takie doniczki, co są przy drogach? A? To ja tak centralnie na to środkiem tak wjechałem. Jak z zakrętu wychodziłem. O, tutaj, że hodowca bydła jest. Nie, że tutaj ten bydło z rodziną mieszka. Taki znaczek. Jak ja w 53... Ej, czemu mi się... Ja jadę i nagle mi się pokazała teksturka, że zebrałem jajko. No bo ja zebrałem. Aha. Że plus jeden jajko. Pin. Patrzcie się, jak wygląda wypadek na naszej farmie. Gdzie to jest? O nie! To kierowco, bombowco. Dywaj, holownik. Jak? Dobra, to miało inaczej wyglądać, ale... A właśnie. Ej, dobra, to się zamy... Ja w sumie nie będę tutaj siał jeszcze. Siej pan! Nie, ja muszę iść jeszcze... Ja zrobię inną rzecz. Słuchaj, my musimy jak najszybciej sezon zacząć. A bo dobra, sieje. A jak ty tam żeś wjechał? Gdzie? Tutaj jest obok silosa od mojej strony. Poczekaj, bo widzę tam jakąś dróżkę. Przecież muszę ogarnąć. Gdzie? A, tutaj. I gdzie to niby? A. No fakt. O, one są tak fajnie ułożone. Dobra. No za chwilę już nie będą, jak ty się za tą robotę bierzesz, tak mi. Przepraszam bardzo. Ja zaraz pokażę wam może zdjęcia, albo kiedy pokażę wam zdjęcia takie bardzo fajne. Jak ja, takie wiesz, taka stara przyczepa. Ja tak wiesz, jak to w Polsce, na polskiej wsi jest poukładane.
Tak właśnie mam poukładane właśnie. Przepraszam bardzo. Ale by był fail, bo bym zaczął trawę siać. Co siejemy?
Biohack, no tak, do Biohack. Czyli Very Yard. Albo nie, do Vland BGA musisz jechać, do BGA. Poczekaj. Kiszonka to jest do Land BGA, no. A gdzie to jest? A jest tutaj, tak. O panie, jak ja się zgubię. Ej, weź może Pixel, ty na mapce jedź przede mną samochodem. Nie zgubisz się, włączysz sobie nie mapkę, a tutaj mam pilne zadanie. No właśnie, ja się boję, że się zgubię. Nie stanie, spokojnie. O, tam jest chyba. Właśnie, gdzie jest gwiazda na to pole? A, dobra, jadę w drugą. Ło! Pomocy, weź kryj ciągnikiem. Najlepiej jak największym. Widzę to, kurczę, no. Czekaj, to mam miniaturkę, szczele. Nie! Ja już mam miniaturkę. Dobra, no ale włączymy kilka tych rzeczy na miniaturkę. Ja się kręcę. Weź na serio, pomóż mi! Czekaj, print screen. Nie. Na M10 też jest oryginalne w farmingu. Ale nie. Print screen jest oryginalne farmingowskie. Dawaj, pomóż mi! No jak ci mam pomóc? Przecież ty masz... Ciągnikiem przyjedź! Ty masz tura. Czekaj, to ja już do ciebie jadę. Nie, ale ten moment! O ja... Ten moment, nie! To jest fair computation! O no! Co się tak grzebiesz? Chyba no, dociskam gazu do dechy, normalnie na zimnym go daję. O. Jaki ty slalom robisz? Tylko, że ja odczepi... Którym ty jedziesz fendem? Małym przyjechał. No tak, belki ważniejsze. A, przemyta możemy zostawić na boku. Dobra, weź mnie uratuj. Czekaj, bo... A belki ja uratuję, bo ja mam turę przecież. Czekaj, bo ja już jestem blisko akcji. Dobra, panie! Dobra. Ja to w 2 sekundy... Nie, nie tak, bo mnie na kabinę przewrócisz. I przy okazji możemy zrobić przegląd. No! Wszystko działa? No działa. O! Widzisz? I patrz, jak to się teraz robi. A nie. Sun pan, nie powiem co. Panie... Czekaj panie. Dobra, już ja już jadę. Patrz. Podjeżdżam. Ty które podejście robisz? 4. Weź panie. Czekaj, jeszcze nie podnoś. Widzisz? I za pierwszym podejściem. Co? Dobra, ja już jadę, bo tylko mi facjatę zajęłeś. Facjatę. Właśnie, gdzie to jest jakiś wyjazd? Chyba tam koło tej. No tam tylko, obok Xilosa. Czemu nie mogę podłączyć? Ty, ała, ale żem. O Boże. A teraz pomóż mi, tak? Nie, po prostu tak muszę... Tak, chciałem pojechać na skróty i mi to się nie opłaciło. Powiem tak, że chyba będzie troszkę krówek sprzedać.
zakończył się niepowodzenie przed jego rozpoczęciem, no to jest takie... taki mindfuck. Jak się coś mogło zakończyć, zanim się zaczęło? Jaka, bo teraz... czy ja w dobrą stronę jadę? Wiesz co, my się chyba do 100 kafli będziemy mieli. A właśnie kredyt jeszcze trzeba spłacić, ale to później się spłaci kredyt. Mamy już 80... no niecałe 88 kafli. No, ale wiesz, bo to jakiś nabytek, żeby zarabiało to wszystko na siebie. Fajnie by było. A nie, że wiesz, zaraz kredyty, no i tak troszkę znowu nie mamy hajsów. Jakiś pług by się przydał. Już mamy pług. No tak, ale drugi. No, tak. Ponad 100 będzie nawet. Ile jeszcze zostało belek? 5. No to do 125 kapli będzie. Czekaj, bo już przyjechałem chyba w jasy do... Pewnie, że przyjechałem. No to będzie dużo owieczek. Nie można tego wszystkiego na owce wydać od razu, co nie? To kiedy następny odcinek nagrywamy? Nie wiem. To się wiesz, ustali. Takie może to będzie cotygodniowa seria. Albo dwa w tygodniu odcinki. No, no wiesz, że ukażę go na kanale, no to ja jeszcze wrzucę... Kiedy ty wrzucałeś ten swój odcinek? Na końcu. To mówisz? No właśnie, no to jakoś... No, może w sobotę nagramy. Ja w sobotę to wrzucę. W końcu pasowałoby... Nie wiem, chyba polski PGR, szczerze mówiąc, już... umrze. Albo po prostu zrobię sobie serię jednoosobową. No tak normalnie to co, miałeś jakąś większą serię? W sensie, że więcej było Odcinku no to polski PGR w miarę. I rosyjski PGR będzie. Reaktywacja niedługo. A tak to... Ile mam hajsów? 123. No. Owca jedna jest za 4 kafle. Jak dobrze pamiętam. Dobra. No dobra, chodź tu. Bo ja tutaj jeszcze muszę wysypać to. Już wszystkie sprzedałeś, tak? No. Czyli mamy w sumie 129 tysięcy. No to się pomyliłeś w rachunkach. No bo ty tam nie doliczyłem tych 800 coś. No panie, tepaj się pan do mnie. Nie, tej trawy tu dużo jest. I tym oto takim akcentem już kończymy ten trochę długi odcinek. Ja mam nagrywania godzina coś. Będziecie mieli to pewnie skrócone do 40 minut. Zapewne. Okacianie będzie skrócone. No tak. Jeżeli będzie nam tak mówiono, to co jak mówiłem o giveaway na skiny, no to jeszcze raz powiem. Koło Mikołajów pojawi się informacja, jak będzie giveaway na skiny do CS-a. Będą dokładnie wszystko. Między innymi będzie też podana lista skinów. Powiecie też, czy chcecie taką typowo polską serię na tej nowej mapie z dodatku. No, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję dla mnie i Pixela. No i trzymajcie... Dałem mój kanał w opisie, o. No dobrze, no. Dobrze, dwa Pixela zostawcie, może jak nie zapomnę, dam kanał w opisie. No to dobra, trzymajcie się i cześć.